Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dziś jak zwykle zobaczymy trzy psiaki do adopcji. Będą to trzy wspaniałe dziewczyny, które czekają tutaj na dom. Dziękujemy, że są Państwo z nami każdego tygodnia, że nas Państwo oglądają, że przyjeżdżają Państwo na nasze spacery bardzo liczną grupą. Jesteśmy wdzięczni za udostępniania na Facebooku, za wszystkich ludzi, którzy nas obserwują i nas wspierają. Także zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszych propozycji do adopcji na dziś. Pierwszą propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest młoda suczka w typie owczarka niemieckiego. Nazywa się Anielka. Anielka jest tutaj już około pół roku. Nie wiemy dlaczego, bo jest bardzo fajnym psem. Ma około 2 lata, więc trafiła tutaj jako półtoraroczny podrostek tak naprawdę. Anielka jest bardzo, bardzo żywiołowa, bardzo przyjazna, uwielbia dzieci, uwielbia ludzi, uwielbia kontakt z innymi psami, jest bardzo towarzyska, jest bardzo uległa, bardzo aktywna, no i bardzo przyjazna. Najlepszym domem dla niej na pewno byłby ktoś aktywny, kto biegałby z nią, chodził na długie spacery, pozwalałby się jej wybiegać. No, widać, że tutaj po prostu, kiedy spędza tydzień w boksie, po wyjściu jest to zupełnie inny pies, aktywny, żywiołowy. Anielka na pewno nie będzie dobrze się czuła w domu z osobą starszą, nie będzie dobrze się czuła w kojcu, w którym będzie siedziała cały dzień, bo skumuluje się w niej po prostu ta niewyżyta, niewyładowana energia. Anielka dobrze czułaby się także w domu z dziećmi, uwielbia je, dzieci z nią chodzą, dzieci się z nią bawią, kładą się, ona je tutaj rozpieszcza, także jest bardzo, bardzo fajna. No, każdego, kto chciałby młodziutkiego psa w typie owczarka, zapraszamy po Anielkę. Jeśli chodzi o oczy Anielki, jest to alergiczne. W tym momencie, kiedy zaczęła się wiosna, zaczęło się wszystko pylić, dużo psiaków z naszego schroniska ma problem z oczami. Niestety w schronisku nie ma możliwości kilka razy dziennie zapuszczać kropli wszystkim psom, prawda? Także jeśli ktoś chciałby adoptować Anielkę, a martwi się oczkami, nie jest to nic strasznego. Trzeba po prostu zapuszczać przez jakiś czas krople i oczka będą wyglądały normalnie. Kolejną propozycją psiaków do adopcji na dziś jest suczka o imieniu Balbina. Balbina ma około półtorej roku, na pewno ma mniej niż 2 lata. Trafiła tutaj jako młodziutki pies. Siedzi już dosyć długo w schronisku. Też nie wiem, dlaczego nikt jej nie chce. Troszeczkę jej się przytyło, ale to normalne u nas. Kwestia długich spacerów i wróci do normalnej wagi. Balbinka jest psem bardzo, bardzo przyjaznym i bardzo wpatrzonym w człowieka. Ona najchętniej właśnie po prostu weszłaby na kolana, wskoczyłaby na nas i nie odstępowała na krok. Jest to suczka bardzo, bardzo kontaktowa, bardzo potrzebuje miłości, uczucia i człowieka.
Jest niezwykle, niezwykle towarzyska. Lgnie do każdego po prostu. Tutaj nawet pana kamerzystę przywitała bardzo ładnie. Balbinka jest towarzyska nie tylko dla ludzi. Do innych psów i suczek też nie ma problemu. Chętnie się z nimi wita. Uwielbia zabawy, uwielbia pieszczoty. Siedziała cały tydzień w boksie, także nic dziwnego, że teraz jest po prostu tak aktywna i chciałaby się wybiegać, wybawić, a niestety mamy tylko troszeczkę czasu. Jakiego domu szukamy dla niej? Może to być mieszkanie w bloku, może to być dom z ogrodem, z podwórkiem. Myślę, że odnalazłaby się wszędzie, gdzie będzie kochana i gdzie będzie miała swojego człowieka. Jest bardzo ciekawska, także myślę, że nawet mogłaby troszeczkę stróżować, mogłaby sygnalizować, że nadchodzi ktoś obcy. Jest tak bardzo żywa, jest bardzo aktywna i bardzo przyjazna. Ciekawi ją wszystko, chciałaby pójść wszędzie, powąchać wszystko, zobaczyć, poznać. Także no bardzo fajna sunia, aktywna, żywiołowa. Na pewno nie poradzi sobie z nią osoba starsza czy schorowana, ponieważ suczka ma sporo siły, pomimo jej niewielkich rozmiarów. No i mogłaby po prostu szarpnąć czy gdzieś pociągnąć i zrobić krzywdę. Nie jest agresywna, jest bardzo łagodna, bardzo przyjazna. Czasami szczypie i podgryza w celu zabawy, bo chce się po prostu bawić, chce zaczepić człowieka, zachęcić do tych zabaw. Każdego, kto szuka suczki fajnej, żywiołowej, która będzie biegać, szczekać i sygnalizować, że ktoś idzie, zapraszamy po Balbinkę do naszego schroniska. Balbinkę, tak jak każdego psiaka, można najpierw poznać, wyprowadzić na spacer, przyjechać, zapoznać ją z rodziną, z drugim psiakiem, którego na przykład Państwo mają i dopiero podjąć decyzję. Także serdecznie zapraszamy. Ostatnią na dziś propozycją psiaków do adopcji jest sunia o imieniu Jagoda. Jagódka jest dużo spokojniejsza i bardziej zrównoważona niż dwie poprzednie suczki, ale jest tak samo przyjazna, tak samo kontaktowa i tak samo energiczna. Z tym, że umie się pohamować, nie jest taka aż bardzo nachalna, no jest po prostu bardziej taka zrównoważona i uległa. Jest wielką pieszczochą, tak jak dwie poprzedniczki. Wtuliłaby się w człowieka i tak by po prostu siedziała z każdym z nas. Jagoda ma około 2 lat, jest więc młodziutką, fajną sunią. Trzeba ją będzie na pewno wyczesać i wykąpać, ale jeśli chodzi o jej sierść, to nie wymaga jakiejś wielkiej pielęgnacji. Jest psiakiem bardzo fajnym, bardzo towarzyskim, bardzo kontaktowym, takim, który kiedy widzi człowieka, lgnie do niego, chce się przytulić, nie boi się, nie sprawia problemów, nie jest ani nadaktywna, ani agresywna, ani natarczywa. No, jest tak naprawdę psiakiem idealnym, tylko przyjeżdżać i zabierać do domu. Jagoda odwdzięczy się na pewno wielką miłością za to, że ktoś ją weźmie do domu. Jaki dom byłby dla niej odpowiedni? Myślę, że każdy. Zarówno osoba starsza, zarówno rodzina z dziećmi, jak i osoba aktywna mogłaby Jagodę do siebie przyjąć. No i jest to pies neutralny, bezproblemowy,
i tak naprawdę dla każdego. Zarówno w domu, jak i w bloku odnajdzie się na pewno bez problemu. Natomiast gdzie się nie odnajdzie? Na pewno nie w kojcu, na pewno nie na łańcuchu w budzie, ani w takim domu, gdzie będzie tylko psem do stróżowania, bo nie będzie stróżowała. To jest pies raczej kanapowy, raczej do człowieka. Jaki dom nie byłby odpowiedni dla Jagody? Na pewno nie taki, gdzie byłaby tylko psem stróżującym, tylko sygnalizatorem. Jej jest potrzebny dom, w którym będzie kochana, rozpieszczana, gdzie będzie głaskana, gdzie będą się z nią bawić i poświęcać jej uwagę, a nie dom typu kojec, cały dzień zamknięcia i na noc spuszczanie, bo to nie wpłynie dobrze na pewno na jej psychikę, bo ma taki charakter, jaki ma. Zapraszamy wszystkich do naszego schroniska poznać Jagódkę, wyprowadzić ją na spacer, pogłaskać, pobawić się z nią. No i tak naprawdę tak samo jak każdego psa, Jagódkę można najpierw dobrze poznać, a następnie podjąć decyzję o adopcji. Nie, Jagoda? Zapraszamy każdego, kto chciałby takiego fajnego psiaka do schroniska w Nowodworze. Chciałabym jeszcze Państwu opowiedzieć kilka słów o naszej Mirabelce, suczce owczarka niemieckiego, która przebywa w lecznicy w Lubartowie z niedowładem tylnych łap. Suczka robi postępy, my widzimy te postępy, coraz częściej rusza tymi tylnymi łapkami, coraz częściej są odruchy, co prawda bezwarunkowe, ale jest to coraz częściej, coraz bardziej, zabiera te łapki. W tym momencie mamy już dla niej wózek, na którym codziennie suczka jeździ na spacery. Dziękujemy jeszcze raz pani, która ufundowała wózek dla Mirabelki. Ostatnio byliśmy z nią w parku. Bardzo, bardzo jej się spodobały wiewiórki. Pogoniła wiewiórkę, po prostu pogonała za nią. No, Mirabelka jest psem całkiem zdrowym, ona tylko nie ma władzy w tych łapach. Poza tym wszystko jest normalne. Załatwia się normalnie, trzyma mocz, trzyma kał, także nie ma problemu, że gdzieś tam leży i nagle coś tam, prawda, niespodzianka się zdarza. Nie. Ona sygnalizuje, że chce siku, sygnalizuje nam swoje potrzeby, ładnie wstaje, na rehabilitacji wzmacnia swoje przednie łapy, co jest jej bardzo potrzebne, szczególnie kiedy porusza się na wózku, no bo jakby nie było, porusza się tylko przednimi łapami. Więc w tym basenie wodnym mięśnie przodu, całej klatki piersiowej są wzmacniane i bardzo jej to pomaga. Niunia bardzo dobrze sobie radzi na wózku, jest bardzo ciekawska, zaczepia ludzi w parku, chce się przywitać, szczeka na inne psy, także jest coraz bardziej żywiołowa. Podajemy jej cały czas antybiotyk, podajemy jej osłonę, podajemy dodatkowe leki, no i czekamy na ich działanie. Wysyłamy też maile do specjalistów w całej Polsce i poza Polską, którzy pomogą nam znaleźć jeszcze jakiś dodatkowy sposób na to, żeby ona jak najszybciej zaczęła z powrotem chodzić. Także trzymajcie kciuki, cały czas będziemy na wydarzeniu wstawiać nowe zdjęcia, filmiki, no i postępy, jakie robi nasza Mirabelka. Każdego, kto chciałby ją poznać, kto chciałby się z nią przywitać, chciałby z nią poprzebywać, zapraszamy. Codziennie od godziny 9 do 19 otwarta jest przychodnia w Lubartowie, tam suczka przebywa. I jak najbardziej jest jej to potrzebne, ponieważ dbamy nie tylko o jej stan zdrowia fizyczny, ale także chcielibyśmy, żeby jej psychika była normalna i zdrowa. No i bardzo potrzebne jest poznawanie nowych ludzi, ponieważ była sytuacja, kiedy znała tylko dwie wolontariuszki,
no, przyszła obca osoba i potrafiła po prostu nawarczać. Teraz im więcej przychodzi do niej ludzi, im więcej nowych osób poznaje, tym chętniej wita się z obcymi. Także dla jej zdrowia psychicznego jest to bardzo potrzebne, żeby jak najwięcej osób obcych przychodziło, głaskało ją, dawało smakołyki, żeby przyzwyczaiła się, że ludzie nie są źli. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękujemy, że nas Państwo oglądali. Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz profil na Facebooku to wolontariat schroniska dla psów w Nowodworze. Nasz mail to wolontariat.nowodwor@gmail.com. Pod każdym albumem na Facebooku jest kontakt do wolontariusza. Można zadzwonić, umówić się, przyjechać, obejrzeć psiaki, wyjść z nimi na spacer i dopiero się zdecydować. Zachęcamy też do udziału w naszych spacerach co tydzień, w każdą sobotę od godziny 8 lub 9. Informacja zawsze pojawia się wcześniej na Facebooku, ponieważ są teraz coraz bardziej gorące dni. No i wszyscy po prostu się męczą, jeśli jest to 10, 12, prawda? Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy, że są Państwo z nami.